Jeżeli ktoś nie ma motorówki, żaglówki, to może zacząć swoją przygodę z wodą na przykład na tego typu kajakach, a dla najmłodszych na targach wiatr i woda także znalazłem ciekawą propozycję. To współczesny rower wodny. Wszystkie jeziora niedługo w Polsce zapełnią się właśnie tego typu rozwiązaniami, bo to ładnie wygląda, jest bezpieczne, atrakcyjne i ma przyciągnąć naszych milusińskich. A za mną stoją potężne pontony. Także bardzo ciekawe rozwiązanie, chociaż ja znalazłem dla siebie pontonik, pontuś, pontunio. Takie maleństwo. Czy ja tutaj się zmieszczę? Wątpię, ale dziecko z tatusiem jak najbardziej. Targi, wiatr i woda. Tutaj można znaleźć absolutnie wszystko. No po to są te targi.